Niebywałość dzisiejszego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczył szkolne mury. Nie spodziewaliśmy się, że życie szkolne będzie wiązało się z tak wielkim wysiłkiem, czasem nawet poświęceniem, ale również i przyjemnościami. Zawiązały się liczne przyjaźnie, a chwile spędzone w gronie rówieśników pozostaną na długo w naszych pamięciach. Szybko minęły wspólnie spędzone lata. Za 100 dni przystąpimy do pierwszego, jakże ważnego w naszym życiu, egzaminu. Przed nami matura. Już dziś jednak pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Za serdeczność i wyrozumiałość, tak bardzo potrzebne w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki wam zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności. Zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Dojrzewaliśmy. Pragniemy złożyć ukłon w stronę dyrekcji naszych wychowawców, którzy nigdy nie tracili sił, by przemawiać nam do rozsądku. Rozsądku, który w młodzieńczym życiu często gdzieś ginął. Nie byłoby nas tutaj, w tej szkole, gdyby nie nasi rodzice. Im również w tym uroczystym dniu pragniemy podziękować za to, że się przez cały czas nami opiekowali, podtrzymywali na duchu w chwilach słabości, przygotowywali do życia. Zawdzięczamy im tak wiele. Serdecznie dziękujemy wszystkim. Wszystkim bez wyjątku pracownikom szkoły. Wieczór. Zapomnijmy jednak, że za 100 dni czeka nas matura. Pokażmy wszystkim, że potrafimy bawić się w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Mamy nadzieję, że czar tej nocy zepchnie się znakiem szczęścia w waszych sercach, że powrócimy do niej po latach we wspomnieniach z łyską w oku. Niech dzisiejszy bal studniówkowy dostarczy wszystkim tutaj zgromadzonych wielu wspaniałych wrażeń dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, rodzicom i wszystkim zaproszonym gościom oraz wam, koleżanki i koledzy, życzymy szampańskiej zabawy. Z ogromną niecierpliwością, lekkim wzruszeniem i niepokojem. Z pewnością pozostanie w ich pamięci na długie lata jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły średniej. Życzymy naszym dzieciom, aby okazały postawę godną doniosłości balu studniówkowego. Jednocześnie życzymy wszystkim tu obecnym wspaniałej zabawy, oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli państwo zachować na długie lata, a nasze dzieci by tę studniówkę i całą naukę w zespole szkół samochodowych mile wspominały przez resztę swojego życia. Dziękujemy.
Prosimy o zabranie głosu panią prezydent Włocławka, dr Barbarę Moraczewską. Szanowna dyrekcjo, szanowni nauczyciele, pedagodzy, szanowni rodzice, droga młodzież. Pozwólcie, że na samym wstępie podziękuję przede wszystkim rodzicom za to, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Podziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Jest mi niezmiernie miło, że mogę razem z Państwem uczestniczyć w tym magicznym, wyjątkowym wieczorze. Szanowni Państwo, czas przygotowań do studniówki, jak również dzisiejszy wieczór, jest takim czasem wyjątkowym. Czasem, kiedy wspominamy te 4 lata, wspominamy nasze pierwsze sukcesy, porażki, wspominamy osoby, które spotkaliśmy na naszej drodze przez te 4 lata, ale również jest czasem pełnym oczekiwań, pełnym nadziei i pełnym postanowień. Przede wszystkim dotyczy to tego, co wydarzy się za 100 dni. Ja życzę Państwu, aby to, czego oczekujecie, to, czego chcielibyście, żeby Wam się spełniło, żeby nabrało takich realnych kształtów i żeby egzamin dojrzałości, który za chwilę będziecie zdawali, żeby był jak najbardziej pozytywny dla Was i żebyście osiągnęli jak najwyższe wyniki. Szanowni Państwo, to za 100 dni, a dzisiaj życzę, żeby ta noc była jedyna, wyjątkowa. Życzę Wam, aby był to bal nad balami, który będziecie pamiętali latami. I życzę wszystkiego dobrego już oczywiście na drodze dojrzałej, drodze już takiej dorosłej, co wydarzy się oczywiście za te 100 dni. Dziękuję. Prosimy o oficjalne otwarcie balu studniówkowego pana dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych Ryszarda Sypały. Szanowny panie prezydent, grono pedagogiczne, pracownicy, rodzice, zaproszeni goście. Ale przede wszystkim najważniejsi uczestnicy dzisiejszego balu, dzięki którym tu dzisiaj się zgromadziliśmy, czyli uczennice i uczniowie naszej szkoły. Niech ten dzisiejszy wspólny bal przynajmniej na chwilę pozwoli Wam zapomnieć o tym, że za 100 dni będziecie mierzyć się z maturą. Ale jednocześnie niech pozostawi Was niezatarte wspomnienia wspólnie spędzonego dzisiaj czasu i szampańskiej zabawy, której Wam serdecznie życzę. Niech ten dzisiejszy bal będzie radosnym, udanym, niepowtarzalnym i niezapomnianym przeżyciem dla każdego z Was. Studniówkiem 2017 Zespołu Szkół Samochodowych imieniem Tadeusza Kościuszki ogłaszam za otwartą.